Jego śmierć napełniła bólem jego rodziny i wielu z nas. Wszyscy bierzemy udział w ich cierpieniu i wyrażamy im nasze współczucie. Chcemy być z nimi w ciężkiej dla nich chwili. Wierzymy, że śmierć jest początkiem lepszego życia, a nasza rozłąka ze zmarłymi tylko przejściowa. Módlmy się. Miłosierny Ojcze i Boże wszelkiej pociechy, Ty nas ogarniasz wieczną miłością i ciemności śmierci przemieniasz w jutrzenkę życia. Wejrzyj także na Twoich wiernych, pogrążonych w żałobie. Twój Syn, nasz Pan, zwyciężył naszą śmierć i zmartwychwstając przywrócił nam życie. Prosimy Cię, daj nam tak dążyć do Niego, abyśmy po doczesnym życiu połączyli się kiedyś z naszymi braćmi, tam gdzie otrzesz wszelkie łzy z naszych oczu. Przez Chrystusa, Pana naszego. W owym czasie Jezus przemówił tymi słowami. Wysławiam Cię, Ojcze, Panie nieba i ziemi, że zakryłeś te rzeczy przed mądrymi i roztropnymi, a objawiłeś je prostaczkom. Tak, Ojcze, gdyż takie było Twoje upodobanie. Wszystko przekazał mi Ojciec mój. Nikt też nie zna Syna, tylko Ojciec, ani Ojca nikt nie zna, tylko Syn i ten, komu Syn zechce objawić. Oto Słowo Pańskie. Śmierć zawsze przychodzi nie w porę i zawsze rodzi w sercach tych, którzy pozostają jeszcze na ziemi, wiele trudnych pytań. Dlaczego? Po co? Co teraz? Co teraz dzieje się z Krzysiem? Co teraz będzie z nami? Cóż więc chcę nam powiedzieć to dzisiejsze Słowo Boże? Jakie światło rzucić na tę sytuację, w którą wtrąciła nas śmierć świętej pamięci Krzysia? Otóż Słowo to krzepi nas dzisiaj podwójną pociechą. Najpierw w pierwszym czytaniu słyszymy słowa z Księgi Mądrości. Dusze sprawiedliwych są w ręku Boga i nie dosięgnie ich męka. Bo każdy, kto go znał, wie doskonale, że można go zaliczyć i do wiernych, i do sprawiedliwych. A najlepszym dowodem na to jest nasza tak liczna obecność dzisiaj na jego pożegnaniu. Wierny i sprawiedliwy. Kochający mąż, niewidzący świata poza swoimi córeczkami ojciec, wzorowy syn, oddany brat, życzliwy sąsiad, pracowity i odważny kompan w strażackim trudzie, wspaniały przyjaciel, zaangażowany w życie wspólnoty parafianin, wierny i sprawiedliwy. W ostatnich miesiącach życia jego codziennością była choroba. Pogodził się z nią, ale nie tracił nadziei, że wytrwa, że dane mu będzie dalej cieszyć się życiem. Niestety, życie ziemskie przestało dla niego istnieć, ale nie życie w ogóle. My wszyscy zgromadzeni na pogrzebie Krzysztofa, szczególnie najbliższa rodzina, z pewnością potrzebuje pokrzepienia. Bo mimo, że zdajemy sobie sprawę z tego, że Krzysiek już nie cierpi, że on jest już w domu Ojca, że jest szczęśliwy, to jednak towarzyszy nam smutek i łzy, których nie trzeba się wstydzić. Sam Chrystus płakał nad grobem swojego przyjaciela Łazarza, bo wiemy, że ponieśliśmy ogromną stratę, której nic nam nie zrekompensuje, że już nigdy nie usłyszymy Jego głosu, nie spotkamy się razem przy wspólnym stole,
że już nie posmakujemy Jego doskonałej zupy serowej i innych smakołyków, które jako świetny kucharz potrafił przyrządzać, że już nie usiądziemy razem przed telewizorem, żeby obejrzeć kolejny odcinek Jego ulubionego rancza. Przede wszystkim jako kolega i przyjaciel. Nie umiera ten,
kto trwa w Pana ciszy. Cześć Jego pamięci. Jako pasterz tego miejsca z wielką radością przyjąłem wiadomość, że opuściliście długo zamieszkiwane mieszkanie w bloku i że wybudowaliście się tutaj, w tej części Pucka. Wtedy sobie pomyślałem, jeszcze jedna porządna katolicka rodzina. I tak rzeczywiście było, tak jest. Taką rodziną jesteście i dlatego też z wielką radością zawsze, kiedy miałem możliwość, czy to podczas kolędy, czy nawet teraz tych ostatnich odwiedzin, z radością przekraczałem próg waszego domu. Zapamiętam go jako oddanego parafianina. Bo zapamiętam go z tego dnia majowego, kiedy tutaj w naszej wspólnocie Przystani Miłosierdzia wprowadzaliśmy relikwie świętego Jana Pawła II. Rodzina dla niego była najważniejsza. To dla tej rodziny tutaj budował ten dom. Szkoda, że tak krótko nim się nacieszył. W czasie modlitwy różańcowej w poniedziałek w jednym z rozważań powiedziałem: Panie Boże, to jest niesprawiedliwe. Bo ojciec powinien swoje córki prowadzić do ślubu. Bo mąż powinien swoją żonę wspierać w starości. I zakończyłem to rozważanie tym, choć może się człowiek buntować, to jednak prawda jest inna. Teraz i do końca waszego życia wasz mąż, wasz tata, wasz syn będzie was jeszcze mocniej, niż byłoby to możliwe tutaj, gdyby rozkładał bezradnie ręce i gdyby powiedział: ja nie potrafię wam pomóc. Stamtąd będzie was jeszcze mocniej wspierał i prowadził.
Matko Litości,
Jeszcze nie jest, no, że on się ma oglądać.